Cześć, witajcie, ja jestem Nexu, a tym filmem rozpoczynamy co najmniej tygodniowy maraton. O godzinie 16:00 na tym kanale będą pojawiały się ciekawostki. Dobra forma rozrywki do obiadku, a o godzinie 18:00 nutka strachu i przerażające filmy. A między godziną 19 a 20 codziennie odpalam live streamy na tym kanale. No i co? Standardowo. Nexu przestrzył na Instagramie, za każdego followa odwdzięczam się lajkiem pod waszym zdjęciem oraz zostawcie łapkę w górę i strzelcie dzwonek, ponieważ YouTube ucina powiadomienia. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Zamek Houska znajduje się 50 km na północ od Pragi. Jest uważany za najbardziej tajemnicze miejsce w Czechach. Według legendy, pod fundamentami budowli znajduje się wejście do samego piekła. Zjawa, która pojawia się w zamku w nocy, jest duch mnicha, którego twarz jest niewidoczna pod czarnym kapturem. Szczerze on wejścia do bram piekła. Śmiałków, którzy decydują się odwiedzić zamek z aparatem. Najczęściej po powrocie przechodzi lekki dreszcz emocji. Zdjęcia zamku Houska podobno zawsze są niewyraźne. Port Badgin to zrujnowana budowla na wyspie jeziora wysoko w górach południowej Tuwy. Nazwa pochodzi od języka tuwińskiego, co oznacza gliniany dom. Eksperci uważają, że 1300-letnia budowla faktycznie zawiera letni pałac i klasztor, ale nikt nie był w stanie tego udowodnić. Chociaż miejsce to zostało po raz pierwszy zbadane w 1891 roku, dopiero w 2007 przeprowadzono odpowiednie badania w tym miejscu. Jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego zbudowali fortecę w miejscu tak odludnym, z dala od wszystkich osad i szlaków handlowych? Nie jest również jasne, czy Port Badgin był budowlą ochronną, świątynią buddyjską czy czymś innym. Istnieje nawet wersja, że było w nim starożytne obserwatorium. Również architektura twierdzy rodzi wiele pytań. Od dawna nie było wiadomo, czy konstrukcja została zbudowana na wyspie, czy jezioro powstało później, wokół już zbudowanej fortecy. Cel konstrukcji nie jest jedyną tajemniczą rzeczą. Uważa się, że została opuszczona po krótkim czasie, nie mając żadnych dowodów, że została zaatakowana. Czyżby to miejsce było przeklęte? Co roku w połowie lipca, po niczym niewyróżniającej się drodze, prowadzącej przez głębokie lasy, zaczynają przejeżdżać luksusowe limuzyny. Zmierzają one do bramy obozu Bohemian Grove. Na jego terenie ma swoją siedzibę elitarny klub, zrzeszający szereg wpływowych przedsiębiorców, polityków, ale także artystów i gwiazd show biznesu. Nazwa Bohemian Club wywodzi się od bohemy, paryskiej cyganerii artystycznej, której amerykańscy naśladowcy klub ten założyli w XIX wieku. Członkowie stowarzyszenia tradycyjnie w lecie spotykają się podczas uroczystości mających charakter pogańskich obrzędów, podczas których spalają na przykład ponad 3-metrowy posąg sowy symbolizującej śmierć. Podobno właśnie tam w 1962 roku wpływowi politycy i możni uzgodnili rozpoczęcie produkcji bomby jądrowej, czyli projektu znanego pod nazwą Manhattan. Członkami klubu byli także amerykańscy prezydenci Herbert Hoover i George Bush. Oczywiście zwykły człowiek nie ma do tego miejsca wstępu. Jedna z teorii mówi nam, że podczas spotkań w tym miejscu dochodzi do obrzędów satanistycznych, a właśnie ci ludzie, którzy się tam znajdują, tak naprawdę rządzą światem. Wyspa Wielkanocna. Ta wyspa wzbudza wiele teorii spiskowych. Jedno z największych pytań to, jak powstały te posągi, które ważą około 10 ton, a najcięższa nawet 86 ton. Ludzka siła nie była w stanie podnieść i przetransportować tych posągów w tamtych czasach. Badacze z całego świata od lat badają tą wyspę, jednakże bezskutecznie. Na początku lat 90. chilijski archeolog Claudio Cristino starał się podnieść posągi, które leżały przewrócone. Musiał użyć do tego dźwigu zdolnego podnosić 50-tonowe ładunki, a i tak nie obeszło się bez kłopotów. Zatem skąd one się tam wzięły? Dodatkowo wyspa ma bardzo małą liczbę mieszkańców i posiada aż jedno miasto, więc pozostaje drugie pytanie. Co się stało z ludźmi, którzy mogli te posągi wymyślić, wykuć i przetransportować? Jedna z najkrótszych i najbardziej dosadnych teorii mówi nam, że doprowadzili do katastrofy ekologicznej i zjedli się nawzajem.